Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie. Moi drodzy, krótkie, ważne informacje na start. W tym miesiącu planuję, moi drodzy, prawie że w pełni porzucić Runeterrę, dlatego jeżeli macie jakieś propozycje, jeżeli chcielibyście zobaczyć coś konkretnego na moim kanale właśnie z Runeterry, proszę, żebyście dali mi znać w komentarzu, co chcielibyście zobaczyć. Ja w tym miesiącu oczywiście postaram się robić te najciekawsze tygodniówki, no i ruszyć jeszcze Swain na Lissandra, ile się da. Dlaczego takie zmiany? No między innymi dlatego, że przejadła mi się w zupełności ta Runeterra. Słuchajcie, no gram w nią już kilka lat, streamowałem dla was setki godzin, przygotowałem setki materiałów i dla mnie to zbyt dużo, zmian jest dla mnie zbyt mało. Ja potrzebuję takiego, wiecie, takiego impulsu i tym impulsem zawsze były dla mnie nowe karty, jak wiecie, na PvP tak naprawdę, no nie doczekamy się zbyt wielu nowych kart, doczekamy się oczywiście zmian na ścieżce, ale dla mnie ta ścieżka nie jest idealna, była fajnym takim zamiennikiem, gdy PvP upadało na naszych oczach, ale teraz w zupełności, gdy ja już mam 30 na Aurelionie, 30 na Viego i tam trzeba, słuchajcie, sporo grindować, żeby odblokować te dodatkowe rzeczy, to dla mnie nie jest fajne, po prostu, tak? No i jak odpalacie te ścieżki bohaterów, zawsze jest praktycznie to samo. Małe są różnice. I coraz mniej po prostu sprawia mi frajdy nawet ścieżka bohaterów. Na pewno już zdążyliście zauważyć, że pojawiły się zupełnie nowe materiały. Pojawiają się faktycznie 5 najciekawszych propozycji miesiąca. Pojawiły się ostatnio filmy z horrorami. No i pojawiły się też serie, które chcieliście zobaczyć. Był widz, który chciał zobaczyć Slay the Spire. Slay the Spire, bardzo ładnie czasami się klika, bardzo mi się to podoba. I jest, że to tak powiem, na bieżąco publikowany. No i pojawiły się tak sousy, które oczywiście też chcieliście zobaczyć na moim kanale. Oczywiście są lepsze rzeczy, ale nie chcę tutaj za dużo tokenów marnować, bo mi się to nie opłaca po prostu. Dzisiaj prawdopodobnie będziecie już, mam nadzieję, po obejrzeniu pewnej zapowiedzi gry, którą tam powiedzmy śledzę, to też może być dla was w sumie ciekawe. No i zmiany i, że tak powiem, mój kanał uszakowy, o czym jeszcze wspomnę w takim osobnym materiale, gdy już podłączę kamerę, mam nadzieję, że kamera, może nie kamera, bo to jest aparat podłączę, moi drodzy, zobaczymy jak to będzie, nie? Liczę, że będziecie dalej śledzić, bo mam wielkie plany odnośnie do mojego kanału i teraz zaczynam je znowu wprowadzać, tak? Nie udało mi się, nie będę tu ukrywać, z gwintem poszarżować, ale no cóż, kurde, niezła karta, ale spokojnie. Pif paf mu zrobimy. W następnej rundzie będzie Jinx. Jinx już miała niebieski item, więc zmieniłem na nawałnicę. Też będą nowe filmy, coraz mniej Runetery, ale tak jak mówię, jeżeli macie propozycje, chcecie coś zobaczyć, ja to zrobię do końca tego nowego miesiąca, tak? No, jakby nie patrzeć, mamy nowy miesiąc. Trzymałeś, akurat jest fantastyczne dla niego, a ja nie mam many. A będzie jedna trójka, to wystarczy. Nie mam many. Jest jedna rakietka, ale robot jeszcze jest, który ma 3-2. Wytrzymałość bardzo dobrze nas kontruje. A zresztą widzicie sami, tak? To inna przeżyć. I prawie koniec gry. Nieźle, naprawdę nieźle. Gdybym miał jeszcze dodatkowe tutaj sloty, to Także moi drodzy, jeżeli tak jak mówię, chcielibyście zobaczyć jakiegoś konkretnego bohatera na ścieżce, to dawajcie po prostu znać. A nie, to jest koniec anyway przecież. Tutaj był winek, tutaj była przewaga i jedynka do kończenia. Także słuchajcie, to nie jest dla mnie na razie przeciwnik, prawdopodobnie będzie nim Swain dopiero pod koniec, albo w połówce, nie sprawdzałem jakiego mamy przeciwnika, także... Co do gwinta, powiem wam, że ten gwint mi się bardzo podoba, ale żeby gwinta nagrywać, żeby to miało sens ręce i nogi, trzeba poświęcić tej grze dużo czasu. Dla mnie to chyba jest... Za dużo musiałbym poświęcić gwintowi czasu, żeby nagrywać takie filmy, z których byłbym naprawdę zadowolony. Może jakiś rumble bumble? O, Jin? Jin może się udać. Jin może się udać, no. Jin może się udać. Tasowanko, smoczątka. Skrzynia przedmiotów jest lepsza. Wydaje mi się, Gangplank jest po drodze. Gangplank jest akurat bardzo silnym przeciwnikiem na ścieżce, bo potrafi robić fajne kombinacje. Kto śledzi moje materiały od dawna, ten wie, o co chodzi. Także tyle chciałem chyba powiedzieć z takich kwestii organizacyjnych. Spokojnie, ja wam wszystko przygotuję, wszystko będzie wyjaśnione i
i zobaczymy, jaki los mnie czeka. Też bardzo dobrze, że ma tutaj kolegę, bo dzięki temu może korzystać z blokera. Wszystkie punkty zużyte. Nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Nie będę ukrywać, nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Kolego, nie wiem czy wiesz, ale potrzebujesz kartobloku, bo zaraz się skończy ten dzień dziecka. Oczywiście tempo mi nie pasuje, bo chciałbym czwórkę, ale sami widzicie, że jest to niemożliwe, więc zagramy w innej kolejności po prostu. Że też to nie zwiększa obrażeń z mojego reliktu, to byłoby piękne. A to zawsze zadaje jeden, bo to jest jako... To jest, słuchajcie, traktowane jako... Znam dobrze te ścieżki. Jako moc. Trudno. Na szczęście tego się pozbędziemy, bo to bije... Dwa. Prawda? Prawda. Górskie wróżbite to bardzo fajna artyleria, ale droga, bo to 4 punkty. Nie wiem, czy to nie powinno kosztować w sumie 3-3-3 mieć statystyki. Kurde, gdybym miał jakąś moc, to mi zwiększa jeszcze tutaj punkty ataku. Jinx niestety jest troszeczkę problematyczna z tego względu, że jeżeli przeciwnik by przetrwał te early obrażenia, no wiecie, powiem tak, Lissandra ma wytrzymałość, nie może blokować. Lissandra ma bardzo szybkich niewolników, więc będą blokować i atakować. Także Lissandra dla tej Jinx, to powiem wam szczerze, że nie do końca. Bardzo lubię tego robocika. Czasem kiedyś nawet nim grałem. To może być ok, bo to będzie więcej kart, czyli więcej zamienników. Kolega ma kryształ, ok, w porządeczku. No, jeżeli chodzi o transmisję na Twitcha, na Twitchu mówię, tak, na Twitcha transmisję, na Twitchu oczywiście, to chciałbym wam powiedzieć, że będą, nie martwcie się, ja was zapraszam, Runetera tam będzie, będzie tam na, załóżmy, nie wiem, 2 dni w tygodniu, 3 dni, będzie, jakby tam będzie, tutaj po prostu chcę już iść w innym kierunku, zauważyłem, że jakiś tam przyrościk jest, a, że tak powiem, też staram się coraz mniej korzystać z tej Runeterki. Runeterka dla mnie jest po prostu takim przyjemniaszkiem, ale z nim się nie rozwijam niestety. Z tym się nie rozwijam, nad czym bardzo ubolewam, bo chciałbym, ale stoję w miejscu, a ja nie lubię niestety stać w miejscu, tak? Chcę się rozwijać, chcę, żeby was tu było coraz więcej, chcę pokazywać coraz lepsze materiały. Lepsze materiały wymagają więcej czasu, więcej takich nakładów. Ja troszeczkę żałuję, tak, bo ja na przykład nie mam takiej możliwości porozmawiać z twórcami gier, tak? Ja nie jestem w stanie na przykład dostać zaproszenia od jakiegoś studia, które zaprasza znanych influencerów, tak? Którzy oczywiście, myślę, że tak naprawdę mają gdzieś te gry, tak? Ja byłem kiedyś na takim spotkaniu ze strony redakcji. Byłem na praktykach, byłem wtedy, mogę wam powiedzieć, że na Cyberpunku. Cyberpunk już dawno miał premierę. I widziałem Cyberpunka przed. Taki naprawdę obszerny gameplay, co nawet widzieli wcześniej, co prawda, ale jednak widzieli zagraniczni dziennikarze. Taka ciekawostka. 6 punktów, wow. To było niezłe. Zwłaszcza, że to jest podwójne, więc można zrobić fajne combo. Co chciałem wam jeszcze powiedzieć? Także nie jestem w stanie, tak próbowałem wysyłać maile, nie jestem też w stanie niestety publikować wam, tak jak miałem niezwyciężonego. Niezwyciężonego akurat kupiłem za własne pieniądze, bo bardzo mi zależało na tym, aby po prostu pokazać tę grę, bo ona, wiecie, Stanisław Lem, tak, bardzo fajny pomysł, bardzo podobała mi się też całość. Patrzę, czy chcę coś tutaj kupić, ale wydałem tyle hajsu, że chyba nie. Legenda w ogóle mi wypada ostatnio cały czas. Niemalże jedna ścieżka, zawsze legenda. Oczywiście na wyższych poziomach, bo tam do któregoś poziomu nie macie absolutnie szans. Ale wiecie, o co chodzi. Także moi drodzy, jestem happy.
że udało mi się znaleźć coś tak mocnego. Mamy tokenik 2. Dobra, będzie wesoło zaraz. Nie jestem w stanie niestety dostawać kluczy za darmo. W ogóle miałem taką kiedyś absurdalną sytuację. Dla mnie przynajmniej jest absurdalna. Uważam, że było to bardzo nie w porządku wobec mnie. Mam tu coś. A mianowicie, moi drodzy, że co proszę? Napisała do mnie pewna firma, że ma potencjalnie dla mnie kluczek, tak, wystarczy, że się odezwę i wyślę formularz, nie? No myślę, że jest fajnie, tak, to była pierwsza taka propozycja, że ktoś tam wyszedł do mnie z inicjatywą. Napisałem w sprawie kluczyka i nie było absolutnie nic. Nie było, słuchajcie, absolutnie nic. Także uważam, że to było nie w porządku wobec mnie, no ale happens. Nie polecisz, jeśli nie spróbujesz! Później, bo wiecie, to działa tak, że dodają cię do takiego miejsca specjalnego. Dodają cię do takiego specjalnego miejsca, do takiej specjalnej bazy, dlatego dostajesz, wiecie, później. Lepiej uciekać. Dostajesz po prostu wiadomości, nie? No ale, że wtedy tak się zachowali, to stwierdziłem, że szkoda mojego czasu, tak? Podpalcie ląd? Na coś takiego, że w koniec końców i tak się do mnie nie odzywają, więc byłem tym bardzo rozczarowany. Stwierdziłem, nie, to nie dla mnie takie rzeczy. Że mogą to zagrać dużo lepiej, tylko że to i tak była wytrzymałość. Ale już jestem troszeczkę greedy, ja zawsze gram wolniej niż mogę. To później mam. Także koniec końców nie dostałem odpowiedzi, nie dostałem kluczyka. Usunąłem się z tej listy influencerów, no bo nie spodobało mi się to, nie? Że nawet nie dostałem żadnego odzewa, mimo że sami wychodzą z propozycją, tak? I żałuję, tak? Bo naprawdę mógłbym przysiąść zrobić naprawdę, myślę, fajne materiały, ale no nie mogę tego robić po prostu. I tak skontruję, więc wszystko gra. Podwójna Jinx. W ogóle nie, co ciekawe, zaraz zobaczycie sztuczkę. Kiedyś miałem potrójną Jinx, bo jeszcze miałem kopię na niej. I to było zabawne. I to było zabawne, no. Więc macie jakby jedną Jinx, ona awansuje i później zrobicie dokładnie wszystkie karty, znowu odrzucacie i znowu, nie? Co prawda lecicie super rakietem mega śmierci, ale zadajecie wtedy i tak obrażenia za to odrzucanie, tak? O, no właśnie o tym mówiłem, że dzisiaj pokażę wam, jak działa ta kombinacja. Dzisiaj materiał będzie nadzwyczajnie krótki, ale... O, jeszcze ciekawiej. Nie wiem, czy wiecie, co to jest. To znaczy, że mamy jeszcze kopiowanie bomb. Prawna solistka? Oczywiście, brachu, oczywiście, bardzo chętnie. Troszeczkę muszę powiedzieć tutaj, że mamy problemy w early game'ie. W early game'ie mamy problemy, ale za to w late game'ie to już jest świat i ludzie. Bardzo mi się podoba ta ręka, zwłaszcza, że tu będzie mana, więc jakby coś nie wypaliło, wszystko gra. Wybrali złą drogę! Trafimy czy nie trafimy? Uwaga! Jak mogę pomóc? Dzięki starym maskom młode oczy widzą wyraźnie. Tak chce równowaga. Kilku i tak powstają z kolan. Wow. Gina też możemy mieć podwójnego, który miałby statystyki 7-5-7-5. No i znowu będzie poczwórna. Patrzcie ile... Oh my god. I uważam, że na tym powinna polegać ścieżka bohaterów, nie? Jak ci siądzie to kombo, czy się mi to sprawia frajdę, jak widzę takie kombosy, to mam po prostu banan na buzi, nie? Na tym powinna polegać ścieżka bohaterów. Jeszcze Gina udało się znaleźć po drodze i już jest szósteczka, przed chwilą było zero. Gość tylko emotkę może wysyłać. Mimo wszystko chyba w następnej zagram Gina. Ręka o 9 staków. Chyba, że Jinx teraz dobiorę, no to wiadomo. Jinx nie ma. Spokojnie, mogę to skontrować. Troszkę unlucky, ale zdarza się. Tu może trafić? Dzisiaj tę grę to ja oszukuję, to be honest.
O. Skopiujemy chyba dwójkę, bo będzie kombo z Dinem. Przygotowałem coś bardzo wyjątkowego. Tym sposobem Mord rozwija sztukę. Jeden dzień w ogóle tylko działa, co ciekawe. Ile mamy staków, bo to dosyć istotne pytanie. Chyba, że drugie był dobrany w nie. Mają 2-3-2-3, mają więc anyway. Ale chyba będzie fajne combo. 37 na minusie, a nie miałem Jinx, bo Jinx ma relikt, nie? Słyszę, teraz słyszę gromkie oklaski. Chyba, że jest minus jedna karta. Nie, dobrze powiedziałem. Jeszcze jakby miał artylerię, to chłopie. Kombo imponujące, zwłaszcza, że Jinx ma statystyki 8-6. Fajne, no. Bardzo ładna była ta animacja. Ja do dzisiaj pamiętam świetny event. To była taka specjalna transmisja, bo kilka tysięcy ludzi na niej. Fajne to było, nie? Jedna z fajnych, takich fajnych promocji właśnie nowej aktualizacji nawet. Były głosowania, słuchajcie, świetna sprawa, naprawdę. To jest karta, którą ma chyba tylko i wyłącznie Jin. No, skorzystajmy z niej. No i wprawna sojuska, którą uwielbiam. O kurde. Myślę, że mogę przegrać. A, bo ja wszystko wydałem. Dobra, gro, niech ci będzie. Regeneracja nie ma absolutnie sensu. A to działa przy zagraniu i daje początek kryształ 1. A, może być. Co prawda droga ta karta. Oczywiście wybieram trudniejszą ścieżkę, nie będę się tu bawić. Gram dzisiaj Jinx, dlatego że chcę zrobić 30 na niej. Ja pamiętam, że Jinx pokonała Aureliona chyba. Tak mi się wydaje, że pokonałem Aureliona. Więc pozostaje mi tylko... pójść na Lissandra, ale mimo, że combo oczywiście jest imponujące, nie mówię, że nie. To nie jest łatwo, nie jest łatwo. Dyscyplina i stal. Proszę kraba, kraba. Proszę kart rzucił. Jestem niewinna! Naprawdę dużo kart rzucił. Stracił wszystkie karty, ale co ja mogę, tylko robota tu rzucić co najwyżej. O, never mind. Ta karta jest lepsza, bo ma lepsze statystyki. Wina jest oczywista. Dobra, niech stracę. Moim zdaniem bariery są OP. Jakby mówcie co chcecie, do dzisiaj uważam, że bariery są OP. I teraz pokażę wam moją ulubioną sztuczkę w tej grze. Patrzcie. Zawsze chciałem wam to pokazać na YouTube, bo jedynie pokazywałem wam to na transmisji. Nie miałem trójki jeszcze takiej, bo trzeba, dużo warunków trzeba spełnić, tak? No musi być kopia, musi być druga kopia, musicie mieć dodatkowo dużo kart w ręce, żeby to działało. Dużo musi takich warunków być tutaj spełnionych. Ciekawy, mam poczwórną Jinx. Nie potrójną. Widzę, że mam jeszcze jedną Jinx. I ta karta bije tylko 8 i jest podwójna. No dobra. To mogłoby pokonać Lissandrę, ale trzeba byłoby mieć dużo szczęścia. Przyznaję, myślę, że to naprawdę byłoby w zasięgu Lissandry na... O Boże, to będzie najszybsza gierka ever. O, jeszcze więcej kopii. O, to akurat lubię. Czy ja chcę denerwować przeciwnika? Pewnie, że chcę. Ostatnio gdzieś to grałem. Chyba na Lissandrze wtedy. O kurde, dobra. Czy coś... No bot, robota, robot. Robot może być kaput, bo nie działa. Pokażemy im ich miejsce. Ciekawe, czy hapeki stracę, bo to, że wygram, to nie ma żadnej opcji, tak? Że nie ma innej opcji, ale... Oblicza w głowie, czy mam wszystko, co chcę? Wiadomo, nie mam Jinx, ale... Ale Jinx mogę dobrać.
Tym razem niestety dobrałem Gina. Znaczy niestety, no jest okej, no. Zagramy pod tę kartę, bo mam token. A tak się składa, że te karty mają szybki atak i furię. I ja tutaj nie stracę tych kart. Znam swoje rozkazy. Myślę, że coś dorzuci, nie? Ale tu siada. Gin jest następny, by the way. Zaprezentuję pieniądz do tragedii. Myślę, że to mu nic nie da. Też stracę jedną kartę, to prawda. Nawet podwójnie stracę. Zabrakło mi jednego. Musiałbym wtedy dwójkę rzucić i bym ograł. Bo chodzi o to, że ja tu Gina tracę. Ale to wiecie, bo wiecie jaki jest warunek Swaina. Jinx mogłaby się przydać. Zagrajmy pod zaklęcia, bo tutaj wypadają. Tylko to tu zostawię. Wytłumaczcie. Nie widzę. Lepiej uciekać. Ale te kryształy działają. Zapomniałem, że ja miałem kopię, więc mam jeszcze więcej kryształów. 9. A to jest koniec. Przecież nawet jakby było nie koniec, to i tak to skontruję. Kurde, no dzisiaj turbo tempo, no. W sensie, wiedziałem... Kurczę, chodzi o to, że... Miałem idealne rzeczy do Jinx, okej? Okay? Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja miałem idealne rzeczy do Jinx. Idealne, także wydaje mi się, że jeszcze troszeczkę ponerdzę Jinx, żeby wbić 30. I jak będę mieć 30, myślę, że spokojnie pójdę na kolejny po prostu bohaterów. I proszę was jeszcze raz, żebyście w komentarzu napisali, co chcecie zobaczyć w tym miesiącu, jeżeli chodzi o Runeterrę. Jeżeli będą jakieś tam, wiadomo, większe patche, pokazywanie nowych kart, to ja nagram, tak? Oczywiście to nie ma innej opcji. Ale jeżeli chodzi o takie regularne nagrywki, to nie. To absolutnie tego nie będzie. Będę tylko wracać do tych najciekawszych eventów, bo faktycznie o tym nie wspomniałem, a to dosyć istotne, prawda? Więc jak będą nowi bohaterowie, nie wiem, nowej konstelacji, cokolwiek, tak, nowe karty, nie wiem, nowe tryby gry, ja wtedy do tej gry wrócę. Tak poza tym, nie. Jeszcze zrobię wam opening taki prościutki na koniec, pokażę co i jak. Ostatnio udało mi się kolejny epic machnąć i jak dobrze pamiętam, za chwilę będzie jeszcze jeden kolejny epic. Tylko muszę jeszcze 25 gierek tutaj, wiecie, zagrać. I myślę, że słuchajcie, tutaj za chwilkę mamy co takiego? O, to tylko platynka, bo tutaj do złotego to mamy sporo jeszcze. Tak naprawdę to są 4 poziomy pełne. Także słuchajcie, dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się. Jo.